Łukasz Karpiel, PCH24TV, program Czas Maryi, czyli miejsce, w którym mówimy, jak Matka Boża przygotowuje nas na powtórne przyjście jej umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest ze mną pan Waldis Grinsteins, znawca tematyki objawień, działacz katolicki, pisarz i tak dalej. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, ten program, to wszystko, co dzieje się na naszym kanale, to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu, bo bez Państwa to się nie uda, a dziś szczególnie polecam wspólnotę Apostolat Fatimy, czyli osoby, które chcą poznawać, głosić i żyć nade wszystko orędziem Matki Bożej Fatimskiej, o którym też dzisiaj będziemy rozmawiali, ale zacznijmy, i taki jest główny temat naszego programu, objawienia, ci wizjonerzy, którzy doznają tych objawień, tam się spotykają z taką krytyką, okej, ale to, że to jest biznes, że tak naprawdę na tym się dorobili pieniędzy, sławy i tak dalej, że stali się celebrytami, to często ze strony protestanckiej płynie, że nie dość, że według nich objawienia to jest oszustwo, to jest jeszcze wielki, wielki biznes. No właśnie, ja już słyszałem to, kiedy dyskutowałem z protestanty w Wenezuele, w Brazylii, Argentynie, gdziekolwiek, ta idea, że całe objawienie to jest oszustwo od początku. I ja myślę, to mówię to, bo nie studiuję historii. Jasne i własne. Kiedy patrzymy w ten dokumencie i historyczne, co się działo, widzimy, że absolutnie tak nie jest. Pierwszy punkt, że musimy zwracać uwagę, jest zawsze, kiedy biskup analizuje to objawienie, biskup lokalny, diocesalny, oni też analizują, co się stało z tym wizjonerzem? Czy mają lepsze życie duchowe, czy gorsze? I też, czy dostają prezenty? To też jest analizowane. To też jest w jakimś sensie pod kontrolą oficjalną. Ale mówimy o tym ostatnim objawieniu, ten prawdziwy objawienie, jak już mówiłem, są prawdziwe, że mamy duże dokumenty, bo oczywiście objawienie tam średniowieczne czy potem, to jest trudne mieć wszystkie dokumenty o wszystko. Ale mówimy ten ostatni, to znaczy La Salette, Lourdes, Fatima, że teraz będzie Fatima i mamy duże dokumenty, Akita też, że wizjonarz nawet żyje jeszcze. Wtedy analizujemy ten objawienie, czy oni faktycznie zarobili na nich pieniądze, czy nie. Jak to jest? Bo zaczynamy w La Salette. La Salette miał dwa dzieci, misjonarze, Maximin Giraud i Melanie Mathieu. Maximin, on widział Matka Boska w 1846 roku. On miał 11 lat, to dziecko. I jego rodzina była biedna. Nawet w ciągu 3 lat po objawieniu zmarł ojciec, brat i tak dalej, został prawie sam. I wysłali go do szkoły, aby się uczył od dziecka. On nie był dobry, on był swoim uczniem, nie był dobry uczniem, w takie życie miał trudno. Też musimy zobaczyć, że bardzo dużo ludzi myśli, że oni mówili po francusku, oni nie mówili po francusku. Ani Święta Bernardeta, ani oni mówili ten patois lokalny, tak wara lokalny. I kilka słów po francusku, co mieli, był trudne, kiedy idą do szkoły, że się mówi po francusku, był też trudne uczyć. Bo, ale fakt jest, że on był w szkoła, nie był dobry student, uczniem, potem on wszedł do seminarium, chodzi, wychodzi z seminarium. Potem on decydował, że nie, to nie jest życie dla niego. On poszedł do Rzymu, został w armii papieska, ten sław papieskich, ale został krótko czas, potem wrócił do Francji. Kiedy on miał wtedy już 30 lat, nie tylko nie miał pieniędzy, on miał długi. I to jest dzięki jedna rodzina, że płaciła wszystko, ten dług. Spłaciła. Tak, spłaciła, rodzina Jordan. I to pokazuje, że on był znany, nie miał pieniędzy. Kasa się nie sypała, pieniądze się nie sypały. Nie, absolutnie nie sypało. Potem on był drugi raz w armii, ale wtedy w armii francuska. I kiedy on zmarł, przed 40 lat życia, on nie miał pieniędzy w ogóle, absolutnie.
co widzimy, że on nawet jest był znany i kilka osób chcieli, że on pomaga politycznie i tak dalej, on nie robił absolutnie kasa. I nie było kariery. Też kariera nie miał. Ale widzimy to więcej w jakiś sens w Melanie Mathieu, że ona miała 15 lat, co 4 lat więcej niż Maksymin, kiedy był ten objawienie. Ale patrzymy to, że też jej rodzina była tak biedna, że czasami wysłali ją z prośbą o pomoc na ulicy, od czasu do czasu. I też ona pasztorka była, tam nie miała nic. Jest to objawienie i kiedy właśnie ona mówi, ona miała 15 lat i kiedy miała 20 lat, ona została zakonnica. I jako zakonnica też oczywiście nie miała. Nie dostał prezenty, nie miał pieniądze. Niestety był ludzie, jak chciał manipulować John, bo objawienie La Salette mówił przeciwko ta sytuacja w Francji w tym momencie. Wtedy ludzie, że był przeciwko Napoleon III. Chciał maniobrować. Tak, to było bardzo skomplikowane, ale fakt jest, że pieniądze ona nie zarobiła i nie miała. I kiedy umarła, też umarła tam we Włoszech, na południu Włoch, też nie miał pieniędzy. Absolutnie. So, oni, konkretnie, oni nie zarobili nic. Oni mieli tylko problemy o objawienie. Tylko trzeba tutaj dodać, że jak powiem, że można powiedzieć, zarobili dużo więcej. Przez to, że... Zarobili właśnie dużo więcej w tym sensie, że oczywiście mieli łaski, pamiętali, mówili doskonale, robili apostolat, to tak. Ale finansowo? Ale finansowo? Nie, absolutnie nie. Widzimy wtedy, że oni nie, to nie, że oni robili jakieś idea, że oddają te protestanty, że było objawienie i od razu budują tu sklep do pielgrzymki czy hotel. I stację benzynową, stację, hotel. No, stacja benzynowa, w tym sensie, że idą tam i od razu jakieś kombinują. A ci wizjonerzy stają się krezusami. Tak, tak. I absolutnie tak nie było. To już prędzej u protestantów tak się dzieje, że ci... Bo oni w Brazylii, ja widziałem ile razy, że jest templum protestanty i przy bramie już jest kasa, aby patrzeć na cudy i tak dalej. To absurdalne. Bo to jest La Salette. Wtedy w La Salette absolutnie nie mówili w ogóle pieniądze. Idziemy do następne historyczne, że to jest Lourdes, Święta Bernadette. Święta Bernadette miał pierwsze objawienie, kiedy 1858, kiedy ona miała 14 lat też, jako dziecko. Jej rodzina miała trochę pieniędzy, ale potem została biedna. I w momencie jej objawienia była bardzo biedna. Potem została nawet biedniejsza. I tyle, że ten ksiądz, proboszcz, tam Dominik Peyramal, ten ksiądz Dominik Peyramal oddał dom do rodziny Święta Bernadetta, ale tylko jak każdy proboszcz robi w tym sensie, że pomaga najbiedniejszych ludzi w swojej parafii. Nie bo oni byli rodziców. I oczywiście oni mieszkali tam. Dzisiaj, to prawda, to jest muzeum. Co dzisiaj ludzie mogą iść do Lourdes i widzieć w ten dom, gdzie ona mieszkała i tak dalej. Ale dobre, to jest dużo lat potem, później, wiele lat później, i to Święta Bernadetta nie miała nic z tego. Ona, kiedy miała 22 lata, wchodzi do zgromadzenia zakonnego i też nie miała pieniędzy, odwrotnie, ona miała, byli duże problemy. Znaczy ewangeliczne ubóstwo. Tak, to kasa, co mówimy, kasa nie dostała. Ona nie dostała w ogóle. Nawet że od początku w Lourdes tak byli bardzo dużo ludzi. Od początku i pojechali tam, zaczynały pojechać tam bardzo dużo ludzi, to święta prawda. I do dzisiaj po Paryżu, to jest drugie miejsce turystyczne Francji, w tym sensie ma najwięcej hotelów, restauracja proporcjonalne do ludzi. Ale nie, to nie, święta Bernadetta nie ma nic z tego, to jest tylko bo są prawdziwe objawienie, ludzie potrzebują pomóc. Tam w Lourdes są tyle cudy i ludzie wtedy podróżują, ale to nie znaczy, że ona to robiła za pieniądze. Bo to było tak absurdalne, jak mówić, nie wiem co, jest tutaj bitwa pod Grunwaldą. Tam też blisko są hoteli, restauracje. Ale mówić, że armia polska walczyła bitwa, aby potomkowie mieli biznes, to
totalny bez sensu. Mm-hmm. I to samo tu w Lourdes czy La Salette, absolutnie nieprawda. Ale znowuż ona zyskała jeszcze więcej, bo jest święta. Elżbieta, to tak. Widziała Matko Boska, co to jest. No właśnie, cóż może być? Widać Matko Boska, to już jest, nagrywało najwięcej. Największa nagroda, jaką sobie można wyobrazić. Największa nagroda możliwa. Ale idziemy do następnej, Fatima. Fatima mamy duże dokumentacje, bo to jest teraz. Potem bo biskup objawienie fatimskie w 1916 roku, a 1920 roku Watykan robił nowy biskup, był nowy biskup w Leiria, Leiria Fatima. I ten nowy biskup, on robił dochodzenie. Ten José Alves Correia da Silva robił dochodzenie. Aby zobaczyć, czy rodziny, ten dzieci, dostali pieniądze, bo był ludzie faktycznie oferowali prezenty. Oni nigdy nie akceptowali. Nie przyjmowali? Nie przyjmowali, nigdy. Nawet gdzie od początku był dużo ludzi i biskup chciał zobaczyć, bo dobre, jak to jest. I wtedy mamy po jednej stronie święty Francisco i Jacinta, Marto, i umarły jako dzieci, i kuzyn Ucia dos Santos. Obawienia się dał w ten pole, że rodzina Ucia była właścicielem. Wtedy i potem tam pojechali ludzie, co rodzina Francisco Jacinta nie mieli problemu w ten sensie i ten dochodzenie biskupa mówi, wykazywało, że ta rodzina nie ani straciła majątka, ani pieniądze i nie zyskała pieniądze, nic. Czyli status quo ich utrzymało się. Status quo zostało. I odwrotnie od rodziny siostra Ucia wiemy, że odwrotnie, oni mieli problemy finansowe dzięki objawieniu. No dzięki, oczywiście tak. Dzięki w tym sensie, że co się stało, że oni nie byli biedni, co nazywamy biedni, w tym sensie nie mieli codziennie, absolutnie tak nie było. Oni mieli małe pieniądze, ale co żyć, oni mieli... To rzecz, stabilną sytuację. Tak, stabilna sytuacja. Możemy dzisiaj, musimy definiować to jako niska, średnia klasa. Oni mieli na przykład pole, mieli obcy. Oni mieli nie tylko codziennie, ale mieli też o co pomagać. Inni ludzie, faktycznie jest znane, że matka, siostra Ucia była, bardzo miło, w ten sensie zapraszali ludzie, pomagali chory ludzie, czy stare ludzie tam blisko był. Bo kiedy było objawienie i ludzie zaczyna iść tam, to się skończyło, odwrotnie, byli wielkie problemy. Pierwsze, bo na pola, że teraz jest ta bazylika, to wszystko, oni mieli tam kilka uprawy warzywu, używali ta pola do karmienia owiec i zaczyna iść ludzie, więcej ludzi, bo oczywiście ten uprawa warzywa, no tak, zdeptana, to nic. Potem też siostra Ucia nie mogła iść tam w obcami, bo tyle ludzi i chcą pytać, wtedy ona musiała iść do inne pole, że oni mieli. Ale potem to tak było skomplikowane, musieli sprzedać tego wszystkiego. Zaczyna iść dużo ludzi do domu, czyli no tak, pytać i rozmawiać i tak dalej. I matka miała problem, bo matka zawsze była bardzo pracowita, nie mogła pracować, bo miał goście cały czas. I siostra Ucia też nie mogła pracować, bo ten goście chcieli pytać, jak to jest. Kuzynów umarły bardzo szybko. I została tylko ona. I jest coraz więcej i więcej. Całe zainteresowanie się na nią. Na nią, oczywiście. Jest coraz więcej i więcej, więcej ludzi i pytają, bo o co chodzi, jak to było, jak ona wyglądała, ta. I to oczywiście miało konsekwencje ekonomiczne, ale konsekwencje ekonomiczne złe, w tym sensie, że oni zostali bez to, że mieli. Z danym momentem musieli sprzedać wszyscy ten obcy, już nie mieli ten warzywy, ten wszystko. Potem było tyle ludzi, że matka ciekawa, siostra Ucia pisała pamiątki
I ona zawsze mówi, że matka do koniec życia nie była pewna, czy obawienia jest prawdziwa. Nie, bo nie wierzy, ale tylko bo ona myślała, że nie, Matka Boska jest tak wysoka, tak ważna, że nie ma sens, że idę do moja córka. Mhm. I w ten sensie ona nawet nie była pewna. I ona odwrotnie robiła duża presja do siostra Łucja, aby że ona mówiła, że to kłamstwo. Aby to się skończy. Se skończy, zbięty pokój, wracamy. Będzie można uprawiać. Uprawiać i tak dalej. I wtedy siostra Łucja pisała, że ona miała duże problemy, bo sumienie, bo ona widziała, że to prawda. A po drugiej stronie oczywiście miała trudne sytuacje na rodzinę, gdzie matka cały czas, no proszę mówić, że to się skończy, to, ludzie to sobie jest kłamstwo, się skończy, ludzie nie chcą więcej. Oczywiście trudna sytuacja takiej osoby. I ciekawe jest to, że matka, siostra Łucja widziała wschód słońca i mimo tego... Na szczęście nie przekonała córki. Tak, ale... Bo sytuacja konkretna jest sytuacja finansowa. Rodzina siostra Łucja została gorsza. Mm-hmm. Nie tylko tylko bessa i to potężne. Tak, i wtedy oni mieli upadek ekonomiczny, bardzo widoczny. Mimo tego oni potem oddali cała pola, gdzie jest ten santuarium, oferowali to do Koszowa. I nawet ten dom, gdzie jest jej dom, tam blisko Fatima, że możemy zobaczyć, to nie płacimy nic, idziemy tam, zobaczyć, jest otwarte, każdy może zobaczyć, jak to jest, ten dom siostra Łucja, dom Francisco i Jacinta, są blisko. I to nie jest muzeum, to jest otwarte, idziemy tam. Też uwaga, że Fatima teraz jest duży hotel, restauracja, nie był taki, bo ja byłem w Fatimie w latach 86 czy 7, nie pamiętam. I sytuacja nie była absolutnie jak dzisiaj. Ja pamiętam, drogi w Portugalii były fatalne. Drogi w Wenezuela były dużo, ale dużo lepsze niż drogi w Portugalii. Potem sklepy do pamiątki i tak dalej były małe. Do dzisiaj są tam, ale były jedno obok druga, takie malutkie. Hotele były bardzo małe, nie wiem ile. Czy 4-5, ale bardzo mało, jest zupełnie inny, cała Fatima była inna. I to teraz, nie w przeciągu tak niedługiego czasu, de facto. Tak, wtedy mówimy, to jest naturalne, idą pielgrzymki i potrzebują je spać, potrzebują gdzie jeść, ale to nie ma nic. To jest naturalny postęp o jeden miesiąc, jak w Grunwaldzie, jak gdziekolwiek. To nie ma nic wspólnego z obawienia. To nie znaczy, że od początku nie robili, aby mieć biznes. No jak widać, to jest kłamstwo. Co pan mówi, to nawet jeszcze wręcz odwrotnie. Odwrotnie. Konsekwencje personalne były odwrotne do siostra Łucja, bo potem ona oczywiście była siostra Doroty, potem karmelitanka umarła i oczywiście też nie miał nic, nie miał majątku, nie miał nic. Bo i ostatnie obawienia, teraz Akita. Pierwsze Akita, pamiętamy, że siostra Agnieszka, ona miała to obawienie, kiedy już miała 42 lata. Ona była zakonnica. Oczywiście ona też miała bardzo duże problemy. Był gigantyczny atak, specjalnie dzisiaj, kiedy ona mówi, że jest taka sytuacja w Koszele. Właśnie te objawienia są z tego szczególnie znane, są, o kryzysie w Kościele tam mnóstwo tak, pada tak. I o karze. Bo, a co się stało? Problemy ona miała dużo, ale myśleć, że ja byłem tam w Akicie, myśleć, że Akita jest coś jak Fatima? Absolutnie nie. W Akita pierwsze jest trudno jechać tam, bo jest miasto Akita i każde miasto miało swoje hotele, ale to jest, bo jest miasto, koniec. Ja byłem w jeden hotel, gdzie był chyba najnowszy hotel w tym momencie. I ja byłem jedyny, nie azjatycki, bo ja jeszcze nie umiem zobaczyć, kto jest chiński, kto jest koreański, kto jest japoński, ale mówimy zachodni, tylko ja. Potem, aby jechać do ten santuarium, było możliwe jechać w taksówkarze, ale oni nie mówią po angielsku, wtedy było trudno, ja pojechałem autobusem. I w ten autobusie ja widziałem na mapie, jak to jest. Jedna pani mi pomagała, aby jechać tam. I kierowca autobusu automatycznie, kiedy patrzy jakiś obcokrajowcy, on tylko mówił Maria.
Ja tak, aha. Maria, a dobre, wtedy on już mnie pokazał, gdzie ja mogę wejść. A potem jest na piechotę, tam 5 minut chyba to na piechotę, do góry, do ten santuarium. I ten santuarium nie miał tyle pielgrzymów, bo pierwsze dzień ja byłem tam, byłem sam. I to było bardzo dobre, dzięki Bogu. Był figurę, ja miałem kaplicę tam, bo są siostry, że mają adorację do Najświętszego Sakramentu, oni mają swoje momenty, potem są gdzieś. I ja byłem sam, obok figura, gdzie jest, koszu jest ten nawata centralna i po lewej stronie jest ta figura. Drugi dzień był jeden pan z Francji i ci kobiety z Filipinas, myślę. I to tylko, to nie jest taki, i absolutnie obok nie ma nic, to jest pola. Nie ma jaki biznes, restauracja. Nawet jak chciałem kupić tam pamiątki i książki, jak chciałem dokumentację Łakita, i to też ten sklep, że mieli siostry tam, był minimalny, to co oni mieli, to było bardzo, bardzo mało. I co oni budowali, jakie pieniądze dostali, też minimalne. To nie jest biznes, odwrotnie, problemy mieli. I dzieje mają bardzo dużo. W ogóle te same te objawienia są takie dla wielu osób problematyczne. Tak, tak, to jest skomplikowane i odwrotne myśli, że robić to, aby mieć pieniądze. Nie, absolutnie nie. I tam nie ma, tak jak my sobie wyobrażamy, nie, że tam absolutnie nie. Ludzie nie zna sytuacja, nie, konkretnie nie studiuje, nie analizuje. To i oczywiście potem, bo ma problem ideologiczny, że nie chce, że będą obawieni Matką Boską, bo nie pasuje do ich teologii, a wtedy mówią coś takiego, ale mówić, że ten obawienie to jest oszustwo od początku. Czyli od początku tam był element finansowy. Był element finansowy, był jakiś interes. Nie, absolutnie nie. To dla mnie to jest tylko ludzie, że nie studiuje sytuację, nie analizuje, nie szuka dokumentacji i potem mówi coś takiego. Właśnie, ale tutaj tak mówimy o tych sanktuariach, które są takimi olbrzymimi sanktuariami, znanymi, popularnymi i odwiedzanymi przez miliony, jak nie dziesiątki milionów ludzi. I właśnie czasami taka krytyka jest właśnie, jak w takim wielkim liczbie osób, bo nie powiem tłumie, bo to jest bardzo brzydkie słowo, się odnaleźć. I są tacy ludzie skłonni do krytyki, że w takiej liczbie ludzi to nie można jakichś tych religijnych spraw jakoś dotknąć, ale ja się z tym nie do końca zgadzam, bo z jednej strony tutaj jest chyba brak jakiejś radości z tego, że tak dużo ludzi jest w tym miejscu. Oczywiście, że tam są różni pewnie i z ciekawości i tacy ludzie, którzy po prostu odhaczają kolejne ciekawostki historyczno-geograficzne, ale przecież na pewno jest też gro ludzi, którzy tam z pobudek religijnych i z tego się cieszy, że takie czy inne objawienie się tak rozwinęło. Wystarczy jechać do Fatimy. Ja w Fatimie byłem kilka razy. Nawet jeden raz, ja pamiętam, stałem i o godzina druga pojechałem do kaplicy i był tam, ludzie się modlili. Gdyby oni chcieli robić zdjęcia na Twitter czy pokazać, gdzie ja tu był, nie będą robić to o drugiej w nocy, nie idą tam modlić żożanie co drugiej w nocy. Potem w Fatimie widzimy ludzie, że idę na kolana od początku. Przez ten plac cały. Cały ten plac. To i kiedy jest gorąco specjalne, to nie jest łatwo. I nie robią to, aby inni patrzą. Oczywiście dzisiaj ma ten turyzm masowy, tak, gdzie się promuje to. Aha. I wtedy to są miejsce znane, Lourdes, Fatima. I oczywiście robią, ludzie chcą pokazać, robić selfie, ja wiem tutaj, ja wiem tam. Oczywiście to też będzie, ale jak będzie ludzie w Warszawie, czy w Krakowie, czy gdziekolwiek, w Sandomierze, to... Nawet mówi się o czymś takim jak turystyka pielgrzymkowa. Tak, niestety to jest, bo... Ale właśnie też nie... Ale to nie znaczy, nie jest prawdziwe i to nie znaczy, że jest dużo ludzi idzie tam, bo chce modlić, potrzebuje pomóc. I faktycznie bardzo dużo ludzi potrzebuje pomóc, idzie tam, bo modli się, bo są chory na przykład w Lourdes specjalne. W Lourdes widzimy ludzie, że jadę tam, bo jest chory i ma trudne choroby. Jest trudne jechać tam, nawet potrzebują pomóc. I na przykład ten maltański potrzebują, dużo ludzi mają pociąg. Idą tam dzieci, te najbogate, poważne rodziny, aby pomagać chore ludzie, gdzie od czasu ma choroby, gdzie są ohydne, są naprawdę nieładne. I oni pomagają, takie ludzie, być tam, przy ta grota, masa bieli i tak dalej.
I to nie, takie ludzie nie podróżuje za turyzma, podróżuje, bo faktycznie wierzy, modli do Matki Boska i potrzebuje pomoc. No bo też krytyka taka jest troszkę z takiej pozycji takiej wyższościowej, że o ja to tu jestem taki religijny, a wszyscy ci ludzie no to tacy turyści i tak dalej, i tak dalej. To się kłóci z takim odwiedzaniem takich miejsc. Ale takie problemy zawsze byli, zawsze będą. Takie ludzie, że chcę pokazać, że ja tu byłem, że ja tam byłem, że ja jestem lepszy niż reszta. To niestety zawsze było, ale jest dużo ludzi, że idę tam, bo ma wiarę. I ja jestem pewny, że niestety dzisiaj są małe spowiedzi w takim mieście, ale jestem pewny, że gdyby biskup dekretował, że nie, muszą być dużo spowiedników, jak dzięki Bogu jest tu w Polsce, jestem pewny, że bardzo dużo ludzi potrzebuje pomóc. I potrzebuje ksiądz, że ufa i mogę pytać to jak to robić. A to jest bardzo słuszne spostrzeżenie, bo wystarczy zobaczyć nawet na odpusty w takich mniejszych czy większych miejscowościach, nie mówię już o jakichś sanktuariach lokalnych czy bardziej ogólnokrajowych, to tak jak Pan mówi, to kolejki do konfesjonału są przeogromne i to tak. Jest piękny, piękny i budujący obraz. Ja byłem w bardzo dużym sanktuarium, gdziekolwiek na wzbiecie, ani jeden raz ksiądz mówi, no dobre, jako pokuta, Pan płaci i tyle pieniędzy. Nigdy, absolutnie nigdy. I to jest, powiedzmy, prywatne, so, teoretycznie to mówi, tylko oni ja widzimy, jak tak było. Nie, nigdy, absolutnie nigdy tak było. Nigdy nie było, pan musi kupić to, czy robić to, czy... Nie, absolutnie, zawsze pokuta jest pokuta religijna, pan modli to, czy coś takiego. Wtedy mówi, że to jest biznes, że to jest takie organizowanie, oszustwo. Absolutnie. I też przede wszystkim się ekstrapoluje tą ocenę taką, że to biznes i ten hotel i tak dalej, na same objawienia, co jest zupełnie absurdalne. Tak, zupełnie absurdalne, nie ma nic z tego. I jak widzieliśmy, od początku specjalnie tak nie było. Właśnie, a nawet było odwrotnie. Ale właśnie jeszcze chciałem o tym doświadczeniu tych osób, które objawiają, którym się Matka Boża objawia. Oprócz tego, że na pewno musi być to przeżycie, ale też okazuje się, jak to wpływa na całe ich życie, bo nagle, tak jak w przypadku na przykład Fatimy, ci ludzie stają się znani, tam ludzie się zbiegają, tak. Patrzą na ich życie, już nawet na tej gospodarce trudno się odnaleźć. To jest, myślę, dość ciekawe ujęcie. Bo do dzisiaj na przykład ten misjonarze, gdzie widzieli, w Kibeho, w Ruanda, też mają problemy dojść, są w klasztorze i tak dalej, ale są, oni mówią tam na internecie, każe mogę to zobaczyć. Gdy ludzie myślą, a nie, ona miała objawienia, teraz jest szczęśliwa, jest znana. Nie, absolutnie. Bardzo często jest dokładnie odwrotnie. Są problemy, są ludzie, że nie ufają, nawet atakują. A jakim doświadczeniem musiało być, nie wiem, choćby dla ojca Pio stygmaty, które były też wyrazem jakiejś obecności Bożej, a jednocześnie wielkim, wielkim cierpieniem. Tak, wielkim cierpieniem i nie tylko cierpienie fizyczne, specjalnie cierpienie w tym sensie duchowe, spirytualne, bo boli człowiek, że widział Matkę Boską, wie, że to prawda, że nagle jakiś ksiądz mówi, nie, ty kłamiesz, że to jest oszustwo, bo oczywiście je to boli. To je traktują nawet publicznie jako człowiek, że kłamie, że to oczywiście nie jest wygodne w ogóle. No zwłaszcza jeżeli na przykład ze strony kościoła takie ataki są, to musi być dotkliwe. A właśnie, zaczęliśmy trochę od protestantów i na tym zakończmy, a tutaj spróbowaliśmy na przykład no właśnie tego, o czym Pan mówi, że tam w tych świątyniach protestanckich czy miejscach zgromadzenia, to tam właśnie te biznesy się kręcą i tutaj ichniejsi kaznodzieje są, okazuje się, krezusami finansowymi, którzy biznesy na tym robią. Gdyby oni myślą, że my katolicy robimy to, jak oni to robią, przepraszam, absolutnie nie. Każdy sądzi według, czy po sobie. Bardzo, bardzo dziękuję. To, szanowni Państwo, był program Czas Maryi. Moim i Państwa gościem był pan Waldis Grinsteins. Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać. Proszę bardzo. A ja nazywam się Łukasz Karpiel. Kłaniam się nisko i do zobaczenia.